Cześć, Jan. Jarek 82, witam was wszystkich serdecznie. Wiesz, na drodze. Kiedyś byłoby z tym kiepsko, ale wiesz co? Nic się nie zmieniło. No właśnie. Tak też myślę, że nic się nie zmieniło. Moi drodzy, jedziemy do... Gdzie jedziemy? Do Diamond Lake. Do naszego majora, czy jak on tam się zwał. Tam pojedziemy. Jak on, co to mnie ta mapa? A, bo ona tamtędy mnie prowadziła. Tak sobie pomyślałem, że te punkty Nero to se zostawię na później. Nie wiem, czy chcecie to oglądać, czy nie chcecie. No tak, tak właściwie to tam się nic nie dzieje, oprócz tego, że się walczy z Hordą, a fabuła, że tak powiem, zanika, nie? Więc tak sobie pomyślałem, że może sobie pojadę z fabułą szybciej. Co to był? Policyjny wóz stał? No. Nie wiem, czego oni warczą, ale niech sobie warczą. Ja mam ich gdzieś. Bo ja sobie przejadę tędyk. O, przespalono stację, a co? No ja jestem, no. To kapral St. John, otwierać! O, tak jest. Dzień dobry. Witaj, kapralu. Razem, nie odstawać! Tak się kapralu, sprzedać ci coś, czy nie sprzedać? Siema, pani sierżant. A 5000 tylko? Mam? Tak mało? No dobra, tak, trofea sprzedamy. Dobrze. To wszystko. Trofea sprzedamy, ale wiecie co? Szerokiej drogi. Kapralu, to co tam słychać? No, w pożądalu. Tunik mamy, tu nie mamy, tu sobie weźmy. Dobry wybór. Dobry wybór. Tak jest, tak, wiem, że dobry. I tu mam pełny, okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Raz, dwa, a tu możemy coś ulepszyć. Przyda się modernizacja. Wiem. Ale tu nie mogę nic. Wydech nic nie mogę. Torby nie mogę. Tu mam pojemność baku, a tu mam większą pojemność baku, a tu mam, patrzcie, jaka pojemność baku. Ła. A tu? To co wezmę? Patrzcie, jaki dzidziuś. Dobre to jest. Bo ja mam obecnie ten, nie? Pojemność baku taka mała jest. A jak se pierdyknę to za 4000. Okej, dobra. No to teraz będę miała pojemność baku super. Co my tu mamy? Teraz mamy to. Przy 200 nawet nie mamy kasy. Na zawieszenie też nie mamy kasy. Na nitro też nie mamy, na hamulce też nie mamy. Ewentualnie, jeszcze jakbym poszedł do kuchni. Uważajcie na motor, dobra? Dobra, jakbym poszedł do kuchni i tu koledze sprzedał co nieco. O! Jakbym sprzedał wszystkie kwiatki i nie kwiatki, to ile ja zarobię? Nie mam więcej. 2400. Potrafiła szybciej biegać, jak jeszcze żyła. Dobra. Ja nieżyjąca babcia, co jeździła na wózku. Zapierdalała kapralu, szybciej niż ty. W czym mogę pomóc? Czołem, sierżancie. Co ja miałem? Bak miałem. Zrobiony to baku już nie. 3200. Zawieszenie. O, zawieszenie mi mocno zwiększy się, patrzcie, no to. Albo nitro, nie? Albo hamulce. A, hamulce nie mamy. Jazda! Płony. Kurczę. Dobra, to w takim razie zróbmy sobie to zawieszenie. Wytrzymałość będziemy mieli ekstra. Dobra, wszystko mamy. Dobra, Czesiek, czapka. O, kapralu St. John. No, siema. Siema, kolego. No co? Kapitanie, znalazłem go, Andersona. Miał pan rację, były przy nim insygnia bojówki. Nie żyje? Powiedzmy, że miał bliskie spotkanie z watahą wilków, zanim go znalazłem.
Tak właśnie powinni kończyć mordercy i złodzieje. Tak, tak jest. Dziękuję, kapralu. To wszystko. No to cześć jak czapka. 5000 punktów dostałem. A pieniążki jakieś? 1700. Trochę mało. Kurczę, mogłem sobie poczekać, nie? No ale dobra. Nie, to nie masz jakieś zadania? Czemu nie harujesz? Brak. Ciągle jesteś na torze przeszkód. Czemu nie masz tego z głowy? Brak zadań, moi drodzy. Ale możemy teraz pojechać, gdzie możemy pojechać. Nie wiadomo, gdzie możemy pojechać. Północ jest zablokowana. No i co teraz? Na pewno jak wyjadę, to oni mi dadzą jakieś zadanie głupie. No dobra, no to co? To tu trzeba byłoby w takim razie uderzyć. Bardzo księżniczko! Zapieprzaj na stan! No tak myślę, nie? Chyba, że tu są jakieś zadania, ale chyba nie ma. No i tu, nie wiem jak tu dotrzeć, kurczę. Ale to dobra, później. Tu jeszcze dwa mógłbym. Czy są tu jakieś zadania? Nie wiadomo. Dobra, pojedźmy tam. No, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo mamy godzinę... Otworzę bramę. Piąto wieczorem. Szósto prawie. Kapralu St. John! No właśnie, tak myślałem. Way Taylor do St. John. No. Taylor. Co chcesz, chłopie? Słyszę jakiś motor. Powiedz, że nie jesteś w syfie i nie szukasz tego handlarza dragów. Dobra, dobra. Nie powiem, ale tak właśnie jest. Jaki wariat, co? Cholera, jak nie odpuścisz, to cię w końcu zapierdolą. Ej. Nie, gdzie, stary? Ja... Nie, no te... Hej, jechałem za nimi autostradą. Ale patrz, jaki fajny zaraz, zbiornik paliwa, nie? Ej, był, no, no był dzień, ładna pogoda i nie widziałem żadnego świrusa. Ale była tam ta grupa. Ludzi zatrzymali się przy chacie narciarskiej. Wiedziałeś w ogóle, że jest tu jakaś chata narciarska? Ja nie wiedziałem. Gościu. To naprawdę zajebiste miejsce, jak stąd pójdę. No właśnie tam pojadę. O kurwa, muszę spadać. Zatrzymuję się przy innym obozie. Taylor, bez odbioru. No, nara. Taylor? Taylor? Ach, cholera. Kurde, gdzieś jak skoczę. Tak będzie. Niestety chyba tak będzie. Deacon St. John do kapitana Coriego. St. John do Coriego. Odbiór. St. John, właśnie rozmawiałem z pułkownikiem. Przydzielił cię do oddziału badawczego. Oddziału badawczego, kapitanie. No chyba można tak to nazwać. Pomagam porucznikowi Weaverowi i porucznik Whittaker. Dobrze. Przyda im się każda pomoc. Nie wiem, czy na coś się przydam, bo na razie jestem jakby chłopcem na posyłki. W zasadzie dlatego się kontaktuję. Porucznik Whittaker dała mi formularz, na którym napisano drożdże. Drożdże? Zaczekaj chwilkę. Ciasto będzie gotowe? Mamy patrole, które szukają zapasów w całym regionie. Jak tylko trafią na coś wartościowego, to co? Nie mówcie, że tu jest jaskinia? Nie, to nie jest jaskinia. Jak tam dostać się znowu na górę? Wartościowego to zapisują lokalizację. Tak, no już mam. Drożdże i inne produkty do pieczenia widziano w kuchni w punkcie informacyjnym przy Crater Lake. Wiesz, gdzie to jest? Nie. Wiem, poradzę sobie. Powodzenia, kapralu. Bez odbioru. Nie wiem, czemu mówisz, że wiesz, jak nie wiesz? No wymyślił se. Wymyślił, żeś se, chłopie? O, mamy punkt Nero. Dobra. Zobaczmy, co oni tam badają dalej. Zobaczmy. Czy my nie za bardzo się do nich zbliżamy? Niech to nie. Właśnie ruszają, kapralu. Jest 18.00. Czas na kolację. Kondycja przy skupieniu. Są niesamowite, prawda? Jasne. Jak pan uważa, notatka terenowa... Tak, skup się. Muszę się skupić. Jesteśmy w obszarze 217, czyli w jaskini Dog Prairie. Aby zebrać niezbędne próbki z trasy wiodącej do i z wejścia do jaskini. Czyli trzymać się gównianej trasy. To trochę bardziej skomplikowane. Na pewno. Obserwacje potwierdzają, że teoria doktora Andersona o feromonach znaczących drogę jest słuszna. Homo sapiens mutans turba, czyli horda, jak nazywają je miejscowi, w
wykształciły gruczoły egzokrynne, wytwarzające częściowo lekką wydzielinę, przenoszącą nieznane jeszcze feromony. Muszę powiedzieć, że się nieźle teoretycznie pobierałeś. Są ślimakami. Wiesz, jak mrówki, termity, pszczoły czy osy znajdują drogę do swoich gniazd? Wyznaczają szlaki wiodące do pożywienia? Jasne. Jak one to robią? Widziałaś kiedyś mal... Nie, nie widziałam. Tylko problem polega na tym, że my teraz nie mamy... nie mamy, moi drodzy, paliwa. Więc dobrze byłoby tutaj przyjechać. O, bo to paliwo jest. Może mi się uda. Może. No i trzeba byłoby jechać tu, no kurde, tu i później tam, no bo tu nie ma innego wyjścia. Nie znaki drogowe? No pewnie, że nie. One używają do tego feromonów, kapralu. Te same chemiczne substancje powstrzymują je przed rozszarpaniem się na kawałki. Więc srają wszędzie i idą za smrodem? O, dobre podsumowanie. Chodź, musimy jeszcze zgarnąć tego. Srają smrodem i idą racja, za smrodem. Kapralu. No i elegancko. Srają wszędzie, więc wystarczy iść za smrodem. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy ciekawego. Coś mamy. Dobra, co ja chciałem? Jedyneczkę chciałem. Tu więcej nic nie ma ciekawego. Ale podoba mi się ten zbiornik paliwa. No kurczę, jest fajny, tylko ja bym go zmienił w malowanie inne. Pa, on znika. O, puszka. Przeoczyłem. Patrzcie, jest czarny cały, nie? Widzicie? Jest cały czarny, a jak podchodzę, to się zmienia. Nie? Jaki ładny inkubator. Zgaś te światło, bo mnie... Chłopie, drażnisz z tym światłem. Szukaj paliwa. Bo może zaraz się skończyć. A nie, może się skończyć. Znaczy lepiej, żeby się nie skończyło. Lepiej, żeby się nie skończyło. Właśnie. W sumie sobie to możemy naprawić. Motor w sumie też sobie mogę naprawić, bo zaraz coś sobie znajdę. Nie wygląda najgorzej. Jazda. To teraz zobaczmy, jak wygląda sytuacja z amunicją. To tu tylko brakuje 10, to tam... To tam słabo. No, to była amunicja, to po co ja tu idę? Nie trzeba, złomek na razie. Złomek puszki. O. Złomek się przyda. Tu jakaś będę łaziła. Dobra, tu coś mamy. Tu mamy pełno. Tu mamy pełno, czyli coś w środku jest. No właśnie, czy ja mogę bomby jakieś zrobić? Nie mogę, bo nie mamy prochu strzelniczego, okej. Okay. Apteczka pełna. Bandyci, cholera. Powinien było na nich uważać. Kto? Jeszcze trzeci jest. Zdurnieliście? Się pytam. Dzikusy. Środek pełny, środek pełny. No dzicz, no dzicz, no dzicz. Co on tu ma? Szmata, ekwipunek pełny. Może niepotrzebnie to tak robię, no ale dobra. Mamy za to karnisterek.
Nawet dwa. Ale nam tylko jeden jest potrzebny. Tu ciągle coś żeryja. Właśnie tak. Co mnie nie specjalnie, że tak powiem, cieszy. No ale z drugiej strony nie byłoby ciekawie, nie? Świetnie. O, ale teraz zbiornik zalany do pełna. Dobra. Jedziemy dalej prosto tu, moi drodzy. Tak myślę. Tylko czemu oni mi każą jechać? Ja chcę jechać tędy. No i co? Tędy nie przejadę? Kto mi zabroni? Pytam się, kto mi zabroni? No nikt nie zabroni, no mogę przejechać. Nie oszukuj tam mnie. Tu mamy świrusów trochę. A ja już tu byłem, jak ja tu byłem? Tam jeszcze ktoś będzie znowu, kurde, mnie atakował. Na górach. Dobra, chłopcy. Ja rozumiem wszystko. Ale żebym ja miał czas się z wami bawić. Tam ktoś poleciał. Można byłoby tak trochę sobie skrócić drogę. Spróbować przynajmniej. Oni coś tu mają ciekawego, coś tu mają, no. Dobrze jadę? No dobrze jadę. Czekajcie. A nie, to było to, gdzie nie mogłem dojechać. Dobra. Co, w samochodzie siedział. Gdzie ono jest? Jebane gniazdo. Jak to gdzie? Blisko. Tam jest kolejne gniazdo. Tak, spalmy je. Jedno. Czas je spalić. Następne gniazdo, do dzieła. Tam jest kolejne. Czas na ognisko. No. Kolejne gniazdo, trzeba je spalić. Tam jest kolejne gniazdo. Tak, spalmy je. No, spalmy. Dobra, gniazdo spalone. Gniazdo spalone, okej. Okay. Ale nie wszystkie. Ktoś... Nie wszystkie. Tam jeszcze... Jeszcze jest jedno gniazdo. Gdzieś, ale ja już nie mam czym je palić. Nie mam butelek po piwie. Chyba, że znajdziemy gdzieś butelkę po piwie. Na przykład w domu. Dzieje. Traszki. Ciekawe, czy mają coś w swoim gnieździe. Dobra, zwieźmy sobie dół. Potrzebuję butelki, kurde, no. O. To też se wezmę. Idź mnie stąd. Co jest, kurwa? Może trzeba to sprawdzić. No na pewno trzeba to sprawdzić. Ty, mała gnido, ty. Dworska gnido. Ano tu.
Co my tu mamy dobrego? Powiedzcie, że jest butelka jakaś po piwie. Kurde, no nie ma, no. Dobra, gdzie ta mała dworska gnida? Tam jest. Małej dworskiej gnidy nie ma. O, jest jedna jeszcze tutaj, mała dworska gnida. Nie ma małej dworskiej gnidy. Pyk, pyk, pyk. O, to ominąłem, proszę bardzo. Jak ja mogłem to ominąć? Co jedziemy? Na skupienie, duże skupienie. Dobra, jedziemy na skupienie. Kondycja na samym końcu. To mi pomoże się skupić. Następny mikroinstrator. Jak mamy? Zobaczmy, jak to wygląda sytuacja. No... Dobrze wygląda, dobrze. Niro kupiło te wszystkie wymienione do przydarzy. Notatka terenowa 2069. Podsumowanie działań związanych z raportami zespołu satelitarnego nadzoru otrzymanymi od przełożonego. W 8 różnych przypadkach odnotowano w tej okolicy patrole bojówki. Co nie byłoby dziwne, gdyby nie fakt, że nie spalili niczego. A to z kolei zwróciło uwagę samego dowództwa. Okazało się, że mieli dobrą intuicję. Obszar badań 307, czyli dom wczasowy z lat 50., stał się gniazdem grupy młodocianych zarażonych, której wielkość waha się od 8 do 12 osobników. Badania krwi przeprowadzone na dwóch osobnikach męskich, około 13 i 11-letnim, wykryły przeciwciała i antywirusowe proteiny, których nie potrafimy zidentyfikować. Potrzeba więcej testów. Wniosek? Jakiś członek bojówki przeprowadza eksperymenty na tych maluchach. Kto mógłby tak robić? Wariat. I dlaczego? Jakiś wariat. Ma na imię Sara. I dlaczego? Bo stara się pozbyć tych małych gnojków, a ja zamierzam jej pomóc. Oho. Tak się dogadaliście. No dobra. Tak się dogadaliście, to super, jedziemy tu, moi drodzy. A czekajcie, jak ja bym zrobił coś takiego, czy gdzie ty by mnie poprowadził? Jak ja bym chciał tu, na przykład, to którędy mnie poprowadzić? Tylko, że to jest zamknięte. Po co oni mi to pokazują, jak to jest zamknięte, dziady, no? Może tu jest brama zamknięta, tędy nie przejadę. Tam się trzeba dostać inaczej. Ale dobra, nieważne. Jedźmy tu, zobaczmy, co oni tu chcą. Od nas. Później będziemy myśleć, co dalej. Mamy dużo ziółek, można było pozbierać trochę, ale to może później. No, to jest ten krzykacz. O kurde, rozdarła ryja, nie wierzę. Jebutwa i noga. Popiór! Dziady! Jeszcze ty jeden. No. To rozumiem. Teraz to rozumiem, no. Tylko nie wiem, po co mnie torbo zwaliła mnie z motoru, gdzie ten mój motor odjechał. Dziady jedne pieprzone, no. Dobra, tam ma, o. Tu będziemy mieli złomek, to my zrobimy taki myk. O, lo. Moment. Dobra, złom mamy, to możemy se naprawić. W takim razie, nie, maczugę. Maczugę se naprawmy. I może przy okazji jeszcze byśmy motor naprawili. Bo on... Jak on? Jego nie trzeba naprawiać. Jego nie trzeba naprawiać, no dobra. Teraz byśmy się uleczyli jeszcze może apteczką. O, tu gdzieś karetka była. Złom mamy, to mamy. Amunicji. No mamy, no. No. I tu jest jakaś baza. Jeszcze magiczna.
tu jest jakaś baza magiczna, no. Abym ją zwiedził. Ja bym ją zwiedził, jak już tu widzę kwiatkę, to już wezmę od razu kwiatkę. Bierz. Bo nawet dwa wezmę, mogę? Mogę. To co, pojedziemy po tą bazę, zobaczymy co tam się dzieje w tej bazie. Czy da się w ogóle do niej dostać jakoś? Na razie jak tu widzę, to jest wszystko zamknięte. Ale na pewno się da do niej jakoś wjechać, tylko pytanie teraz jak? Tędyk? Nie, tędyk też nie. W ogóle coś tu jest w tej bazie? No nie jest w tej bazie. To może się wroty otwierają normalnie. Nie. Przez dziurę? No właśnie, pytanie jak się dostać do takiej bazy, co? Bo jak widać... Dobra. Wszystko jasne, to i może i tamten był. Nie. Stój. To kurde, może i tamten był. Był ten. Baza Nero. Zamknięta, trzeba było odejść i gdzieś tam się wokół siatki przegrzebać. Co nie? Można, mogłoby tak być. Dobra, rozejrzyjmy się. Co tu mamy? Gwoździe maksymalne, wszystko. Ja szukam butelek po piwie. Dobrze by były butelki po piwie. Mam wszystko na maksa. Tu ktoś sobie zrobił jakiś... O, co tu mam? Jest butelka po piwie. No dobra, jedna. To od razu robimy. No i tu jest dziura, proszę bardzo. Tu też można było się tędy dostać. Teraz pytanie, wchodzimy na górę czy nie wchodzimy? Tu coś zerknijmy, w środku coś jeszcze jest. O, teraz można zabrać to. Pułapki, nie mamy prochu. A tu może być bunkier, moi drodzy. Tu może być w środku bunkier, więc trzeba byłoby przebadać. Czy faktycznie tak jest? No, łatwa sprawa. Ale bunkra nie ma. Ale też jest zajebiście. Dobra, no to wygląda, że tu nic nie ma ciekawego. To wychodzimy stąd. Trendy, jeżdżę przylos, tędyk. Godzina na osi. Druga w nocy. Druga w nocy, niedobrze. Te bydlaki w nocy wychodzą, więc... Ej, a tam jakieś pułapki są postawione. Jakie są pułapki postawione? Gdzie te pułapki? Ja je widzę normalnie. Gdzieś tu są pułapki. Tu są pułapki. Właśnie, ale czyje to są pułapki? Mam lepszy plan. Właśnie, ja bym też poprzestawiał je tutaj. Czyżby to były moje pułapki? Któreś tu musi wdepnąć, nie? Chyba tak, dobra. Daleko jeszcze, Mieciu? No nie, za zakrętem.
Za zakrętem, dosłownie za zakrętem. No, to jest dobry pomysł. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chłopcy. Nie? To pierwszy, ten lepszy. Halo. O, tam jeszcze pojazd policyjny jest jakiś. Chodźcie, 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 chodźcie. Chodźcie, cip, cip. To pierwszy, to pierwszy, to pierwszy, czy jednego mniej! Zdychaj. Chłopcze. Dobra, trzeba jechać, bo to naprawdę zaraz nas tu noc zostanie, taka gruba noc. Dobra, wy tam sobie się biegajcie, krzyczcie, róbcie co chcecie. Ja nie mam czasu na pierdoły. No, mamy tu. Żeby tu zaraz pułapka jakaś nie była. No to ten tak hałasuje. To punkt informacyjny. Dotarłem. Teraz trzeba tylko znaleźć drożdże. Kuchnia? No tak, muszą być w kuchni. Och, kurwa, łamacze. No jasne, łamacze. Nie mogły być, kurwa, za łatwo, co? To to jest łamacz. A to te... Te, te wielkie mędy chyba, te łamacze, co? Tak, to rozumiem. Tylko gdzie ja ich widziałem, tych łamaczy? Gdzie one są? Tam są. Mamy go. Ale jest jeden. To są jakieś małe pierdółki. Ja tych pierdółek się nie boję. A z tym grubszym to by było trochę gorzej. Kurde, on idzie jeszcze w naszą stronę. O, dwóch jest. O nie, Houston, mamy problem. Houston, mamy problem. O, tam trzeci idzie. Jasny gwint, chłopy. Drożdże, drożdże. Cip, cip, drożdże. A mogę zamknąć drzwi? Mogę. Teraz użyjemy bandaża, żeby się naprawić. Sobie go weźmiemy. To są drożdże? O, w końcu. Dobra. Mam nadzieję, że wystarczy. Dobra,
dobra, ciśnie wrotki stąd, bo tu nie ma co. Mam nadzieję, że mnie nie usłyszą. Send John do... porucznik Whittaker. Melduje się. Do żony. Deacon, znaczy... kapralu St. John, tak. Mam... mam przedmiot z formularza. Drożdże. Niestety nie było ich dużo. Na pewno to, co tam jest, powinno wystarczyć. No bo... chciałem zapytać... po co ci te... Przepraszam, jestem teraz zajęta, muszę iść. Porozmawiamy, jak je przywieziesz, bez odbioru. Okej. Nie ma za co. No właśnie, też tak myślę. No dobra, tylko tak. Ja bym jeszcze tutaj te gniazdo spalił, bo mnie one tu będzie drażniło. Więc tak zrobimy, moi drodzy. Którędy to mamy jechać? Górą. Ojej, droryja, jakby nie wiem, co było. Dobra, zrobimy, moi drodzy, piękny, przepiękny, przecudowny skok nad przepaścią. Iho! Pięknie! Cześć, chłopcy i dziewczynki. Jak tam wam się żyje? Powolutku, ale do przodu, nie? O, tu była karetka, to trzeba by... Nie, to straż była. Bydlaki, ja nie mam czasu na was. No, chyba jednak będę musiał znaleźć ten czas. O kurwa! Tego się nie spodziewałem. Suka, ty jeszcze? Co tu się dzieje? Kogo oni mordują? A, wchodzi do domu nawet. Widzieliście? Takiego żbika. Ale ktoś tu potrzebował pomocy i teraz co? Oni potrzebowali pomocy? Zamknij ryj. I też. O kur... Powiedziałem, zamknij ryj. Już by ktoś na górze potrzebował pomocy. Dobra, nie mam czasu chyba na takie zabawy. Co, gniazdo zniszczone, to co było najważniejsze. Ewentualnie jeszcze możemy przeszukać tych tutaj oto ludzików. Co oni, co im się stało? Dlaczego oni tu tak, a nie inaczej? O, takie kwiatki jeszcze nie widziałem. Rdest. Chyba oset. No, no dobra, po ich niemu rdest. Dobra, jedźmy do tego, dajmy jej tej drożdże, niech ona ma. Ja też będę miał święty spokój. O. Ewentualnie możemy się jeszcze zatrzymać po drodze po paliwo.
Tędy? Dobrze idziemy. Czy walimy na skróty? O kurde, wilki, dobra, spadamy. No, dwa. Dobra, chyba się nie zatrzymamy jednak o paliwo. O kurde, zapomniałem o tym. Ale się udało. O, jeszcze tu wilki. Chodźcie. Tu. Chodźcie. Chodźcie. Oj, oj, oj. No dobra. Psuki. Kolejne trofea. Koty. Kolejne trofea. No w dupie z tymi trofeami. Motor mi zniszczyli, no. Ja, teraz będę musiał naprawiać dziada znowu. A, nie tak mocno. Dobra, wytrzymały jednak. Oj! Nie było źle. Tragedii też nie było. Dobra, otwierać wieżeja. Oj! Hamuluj. A tu nie mogę turbo użyć. Jaka szkoda. A to nie ten. Jak mówię, kamerę chciałem sobie zmienić, a tu niestety nie ma kamery do zmiany. Idziemy do naszej pięknej, przecudownej żoneczki. Zobaczymy, co ona tym razem nam wymyśliła. Czemu ciągle jesteś na torze przeszkód? Jak to czemu? Bo ćwiczę. Do roboty, ludzie! Nie ociągać się! I pajacyki. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Nie będę was drażnił. Co się stanie, jak go przejadę? Pajak chodzi po kukurydzy. Co za wiecie? Ej, przestań! Do roboty. Co? A guleje. Ja nic nie zrobiłem. Jasna cholera! Nie! No chłopak sobie odpoczywa, no. Wracaj do roboty. Wszystko będzie dobrze. Bym go odpalił, ale... nie mogę. Tak, drogi, no. Widzisz, że jadę, no. Dołem jedziemy? Idziemy dołem. Nie będziemy przez górę jeździć. Tu jakieś ognisko, co oni palą za śmieci? Pani, wróciłem. Szlak by to. Proszę pani? Mógłbyś może przestać, proszę? Nie. Przepraszam? Wiem, że ta cała sytuacja jest dziwna, ale teraz nic nie poradzę. Cóż, pewno. Żyję w koszarach z bandą bojówkarskich dupków, a moja żona w tym czasie urzęduje w prywatnym namiocie oficerskim. Dzień jak co dzień. Deacon. A widuję ją tylko wtedy, kiedy załatwię jakieś jej zamówienie. Więc w sumie normalka, proszę pani. Moje drożdże, dziękuję. Czy ty coś pieczesz? Bo jak trzeba piekarnika, to mogę nie, skołować. Nie, nie, robię na tym takie proteiny wirusowe, dzięki którym aktywują się antyciała. No tak, jasne, to znowu ten twój sarkazm. Chleb, proteiny wirusowe, dla mnie jeden pies. Hej, czekaj chwilę. Masz. Dziękuję. Kolejne zamówienia. Już to mówiłaś. Za to, że zostałeś. Tak jest. A gdzie buzi jakieś czy coś? Nic? Co za zimna, normalnie. Nie powiem kto, brzydko. Tu mamy dużo kasy. Tu mamy dużo kasy, to tu byśmy mogli sobie coś tu... Nie, nie. Proszę położyć to tam. Dziękuję. Kapralu St. John? Nie ma mnie teraz. Tu doktor Jimenez. St. John. Tu Deacon, jestem doktorze. Co mogę dla pana zrobić? O, St. John, dobrze.
Chcę, żebyś zajrzał do lazaretu. Idź stąd, kolego, idź stąd! A coś się stało? Potrzebuje pan czegoś? Nie, nie, nic z tych rzeczy. Chciałem obejrzeć twoją rękę. Rękę? Ale wszystko gra, doktorze. Takie oparzenie od piecyka. Nie wolno czegoś takiego lekceważyć. Dobra, chcesz dostać zakażenia? Przyjdź do mnie. To rozkaz. W porządku, jak pan chce. Bez odbioru. Młody wymyślają mnie tu tylko. Co ja mogę u nich kupić? Nic ciekawego, naprawdę nic ciekawego. O, to mogę kupić. A to jest specjalna. Obrażenia większe. Magazynek 65. St. John, to o. Kapitan Corey. Odbiór. O kurde, teraz słucham pana, dupy kapitanie? Daj. Chciałem ci tylko dać znać, że pułkownik wygłasza nieformalne przemówienie codziennie o zbroku. W punkcie etapowym, gdzie zostałeś zaprzysiężony. Tak jest, sir. Chociaż przemówienie jest nieformalne, oczekuje się, że wszyscy zaciągnięci będą obecni. Zrozumiano. Bez odbioru. Zobaczę, co się da zrobić. Świetnie. Dowódca, co lubi sobie pogadać przy ognisku. O, no właśnie. Dobra, mogę tu zatankować. Czekajcie, bo ja tu tak chodzę bez celu. Trzymajcie się. Chodzę bez celu, a ja potrzebuję tutaj. Jak leci? Tu potrzebuję, moi drodzy, tu potrzebuję. Taka broń specjalna na przykład kosztuje 1500. I ona ma... Coś tam ma. Teraz, żeby coś kupić lepszego, to potrzebuję mieć 12,5 tysiąca. A ja mam dopiero 6. To już by było dobre, co? Moc obalająca, to już na grubo. Penetracja pełna. Celność super. Zasięg, powiedzmy, i obrażenia super. To trzeba... To trzeba numer 2. Numer 2, czyli potrzebuję, mam 6 tysięcy, to jeszcze potrzebuję jakieś 6,5. 6,550. Nie bądź taki. Żeby to zrobić, to trzeba... Kapralu St. John, uważaj. Tutaj... Albo iść do kuchni. I sprzedać to, co możemy. Niewiele. Na razie to tyle. Zawsze to coś, nie? No i dobra, i co my mamy? Mamy iść od tu. Do tego mamy zajrzeć. Zawsze dostaję za małe porcje. Do naszego doktorka. To idźmy do niego. Niech obejrzy naszą rękę, niech zapowie, o co mu chodzi. A i ta kazała jechać gdzieś, czy nie kazała jechać? Nie kazała jeszcze jechać, dobra. To jak nie kazała, to jeszcze nie jadę. Zlecenie. Co? Gdzie jest ten doktorek? Przecież nie będę chodził na piechotę chyba, nie? Raczej. Hej, doktorze. Zapraszam. Siędę se. Usiądź sobie. Usiądź. Popatrz mnie. Powiedz, z kim się woziłeś przed tym wszystkim? Z wieźbą. Nie rozumiem, do czego zmierzasz. No, memientes. Bo wiecie, spędziłem kilka lat we wschodnim LA, łatając bandas de motoristas i wszelkie maści bandiero. Poznaję was. A to? Żaden kominek tak nie parzy, amigo. Dobra, nie brudź tego. Samo się zagoi. Ale szrama zostanie. Tylko nie zapomnij wpaść za kilka dni, żebym to obejrzał. Jasna sprawa. Zabawne. Kiedy miasto spłynęło i weszły hordy, dzielnice, które od zawsze się żarły, zjednoczyły się. Walczyły razem. Latinos, Gueros, Chinos, Bloods i Cripsi. Ramię w ramię. Porąbane, czego czasem trzeba, żeby ludzie się dogadali, nie? Dzięki. Bywaj zdrów, doktorku. Proszę bardzo, czemu tylko kurde ten? Tak mało, 98%. Czego nie zrobiłem? Dobry żołnierz, cel. Jeśli muszę dołączyć do bojówki
Bla, 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 bla. Teraz co my tu mamy? Patrzcie, tu my mamy jakieś coś. Aha, i teraz co? Magia tańca, nagle będzie noc, tak? No dobra. Posłuchajmy, co nasz pułkowniczek będzie miał nam do powiedzenia. No. W ostatnich kilku dni przyjęliśmy w nasze szeregi kilkudziesięciu nowych rekrutów. Witamy. Nie ma dla nas znaczenia kolor waszej skóry. Nie ma dla nas znaczenia, skąd pochodzicie. Nie ma dla nas znaczenia wasza płeć. Tak samo to, czy jesteście homoseksualni, biseksualni, czy transpłciowi. Te kwestie są poza waszą kontrolą. To kwestie, o których zadecydował Bóg, a my je akceptujemy takimi, jakimi są. Patrzcie, a tu tłum mówi po angielsku, nie? Nie akceptujemy. Nie dopilnowali tego. Złodziei, gwałcicieli, morderców, rozpustników. Cudzołożników, nie, ja, tylko krzywoprzysięzców, narkomanów i przestępców. Niezależnie od tego, kiedy nimi byliście. To, jak się prowadzicie, jak postępujecie w oczach Boga, to rzecz, nad którą panujecie. Każdy żołnierz czy oficer, uznany za winnego dowolnego przewinienia, nieważne jak drobnego, zostanie doprowadzony tutaj, na ten szafot, i powieszony. Niektórym z was ta kara może wydawać się okrutna, ale możecie mi wierzyć. Wszelkie nasze kary są aktem łaski w porównaniu do kar, jakie Bóg zesłał na świat poza tymi murami. Nikt z nas nie jest doskonały. Nie oczekujemy doskonałości. Oczekujemy jednak posłuszeństwa, porządku i dyscypliny. Jeśli dostaniemy to od was, wygramy tę wojnę. Kompania, rozejść się. No i tyle było, pogadali. Niespecjalnie. Misja wykonana, wow. Wybierz nową umiejętność, proszę bardzo, nowy punkt umiejętności. No to trzeba byłoby go rozdzielić. Ale nie to. Szale jadowe, nieodkryte. Co ja chciałem, moi drodzy? Punkt umiejętności chciałem. I chciałem jechać tu, bo musimy odkryć na przykład to. Albo to. O. To by mi się przydało bardzo nawet. To też by mi się przydało. Ale teraz sobie zakupimy zielarstwo, proszę państwa. Teraz będziemy widzieć dalej, lepiej. I teraz musimy tutaj jechać. Ale dobrze, to sobie pojedziemy kiedy indziej. Co ja mam teraz do zrobienia? Wątki. Można zobaczyć wątki, nie można zobaczyć wątków. Ale pewnie jak gdzieś podjadę. St. John, no. Zgłoś się. Taylor dotykona St. Johna. Taylor, trochę czasu minęło. Już się bałem, że za bardzo zbliżyłeś do tego gościa, którego trupiłeś. No, jestem blisko i siedzę mu na dupie. Potrzebuję twojej pomocy, stary. Jestem przy małym obozie na południe od Crater Lake. Rzut beretem od South Rim Drive. Taylor, słuchaj. Nie mam pojęcia, co ty wyprawiasz, ale masz... O, nie! Nie! No i Taylor? To było. Taylor! O, jasny chuj. Zdycha. Czyli co, mamy jeszcze go teraz jechać i odbić, tak? No, dobrze by było, moi drodzy. I tak zrobimy, ale zrobimy to w kolejnym odcineczku. A tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Albo i nie. Jeszcze posłuchajmy, co nam... Poczekaj. Co ona jeszcze nam powie ciekawego? Jestem. Słuchaj, bo rzuciłem okiem na formularz i widzę, że potrzebujesz krzemianu? No, krzemian. Używam go jako środka destylującego w chromatografii kolumnowej. A chromato co? A po ludzku? Kolumnowej? Wybacz, to po prostu część moich badań, która akurat idzie naprawdę dobrze.
Czyli Krzemian. Gdzie go znajdę? Myślałam, że zaznaczyłam to na formularzu. Czekaj. Dobra, na południowy zachód od nas jest sklep niedaleko Maza Mawilicz. Tam powinieneś coś znaleźć. Dobra, jasne. Dziękuję. Przepraszam, zapomnij. Kontynuujcie, kapralu. Aha. Tak jest, proszę pani. Poruczniku. Bez odbioru. Tak jest. Krzemian. Co to w ogóle jest Krzemian? No właśnie, co to jest Krzemian, moi drodzy? Mamy dwie akcje. Albo jechać tu, albo jechać tu. Można byłoby zrobić i tu, i tu. Najpierw tu skiknąć, ogarnąć. W sumie nawet można byłoby zrobić szybką podróż, moi drodzy. Bo po co się męczyć, prawda? Można? Można. Jesteś tam? Nie ma. Jestem. Wiem, że mamy dużo do omówienia. Proszę pani? To prywatny kanał. Dick. Słucham cię. Chcę, żebyś wiedział, że mówiłam szczerze co do tego, żebyś został i pomógł. Wiem, że to dla ciebie niełatwe być tutaj w taki sposób. Hej, a gdzie niby miałem pójść? Poza tym, gdybym odszedł, kazaliby mi oddać tę fajną czapkę, a zaczynam ją nawet lubić. Serio. Już to widzę. No, na pewno. No dobrze. Dobra, koniec tego. Muszę wracać do pracy. No. Drożdże wypełniły już kilka szalek Petriego. Czego? Dobra, tylko zostaw mi kilka tych białek. Zrobiłem się strasznie głodny. Jasne. Poruczniku i taker bez odbioru. Dobra, to nara, trzymaj się. Wrócisz tam to. Tak jest, ja też wykorzystam. Ja sobie, moi drodzy, tutaj pozbieram parę gratów. Kapitanie Corey, tu kapral Russell. Zgłoś się. Cofnąć się, do cholery. Kurde, robię. Słyszeliście? Cofnąć się! Russell, raport. Sir, robiliśmy kurs zaopatrzeniowy i próbowaliśmy dostać się do Szemold, kiedy natrafiliśmy na największą hordę w życiu. Cholera, ruszyć z dubska, dalej! Ruchy! Słyszeliście kaprala? Kapralu, posłuchajcie mnie bardzo uważnie. Zabierzcie stamtąd ludzi. Nie jesteśmy gotowi do walki, zrozumiano? Tak jest, sir. Nie trzeba mi dwa razy powtarzać. Bez odbioru. Dalej, jazda! Ruszamy! Wycofujemy się! Jazda! Ruchy! Coś oni tu oszukują. Dobra, moi drodzy, ja sobie tutaj... Bo mamy godzinę... Którą godzinę mamy? Mamy godzinę 3:21. Sędzio! Noc, no nie! Kapralu, sędzio! Dajcie im spokój. Zgłoście się. Macie się u mnie natychmiast zameldować. Chyba cię... Tak, pułkowniku. To znaczy, tak, ser. Bez odbioru. Chyba cię coś... grzeje, że ja już polecę do ciebie. No, jak tak to chcieli, kurde... I tu. Nie, najpierw pojedziemy tu, ale to pojedziemy, moi drodzy, jak dzień wstanie. Później pojedziemy tu, a na końcu wrócimy do tego Brana, bo on mi nie będzie mówił, co ja mam robić, a czego nie. Nie, se wymyślił. Bo on tak chce już lecieć, kurde. Co to jest? Ten piesek na posyłki czy coś? No. No dobra, to ja sobie tutaj pozbieram, porobię, co będę mógł porobić. I widzimy się w kolejnym odcineczku. A tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia, na razie. Hej, hej.